Ja, kochani, chcę dzisiaj powiedzieć do was poselstwo. Poselstwo, które tak naprawdę zaczęło się w poprzedni czwartek, 10 dni temu, na modlitwie wstawienniczej, kiedy w modlitwie Duch Święty pokierował mnie w tą stronę. I kiedy jestem tak inspirowany, to ja wiem, że są jakby dwa możliwe kierunki. Albo jest coś, co dotyczy mnie osobiście, albo jest coś, czym powinienem się podzielić z Kościołem. W związku z tym, że ten temat nie jest mi obcy, przeżywanie go, więc wiem, że nie jest to słowo bezpośrednio tylko do mnie, tylko jest to słowo do Kościoła, dlatego chcę dzisiaj to rozwinąć. Jest taki psalm 23, który chrześcijanie lubią cytować, bo on jest fajny, ale on zawiera sporo informacji, których dla ludzi to są informacje jedynie zewnętrzne. I tam w psalmie 23:5 Dawid prorokuje słowami: kielich mój przelewa się. I na tym się dzisiaj będziemy koncentrować. Na niczym więcej. Na tym prostym z pozoru sformułowaniu. Kielich mój przelewa się. Problemem nie jest brak wiedzy u ludzi. Ludzie to wiedzą, ludzie znają ten psalm, cytują go często, tak? Ale mental, nastawienie do tego słowa, oglądanie się w tym słowie, przeżywanie tego słowa. Wiecie, przecież nawet piosenki są, nie? Choćbym nawet szedł ciemną doliną, tak? Śpiewa się te rzeczy. Ale kiedy rozmawiasz z człowiekiem jeden na jeden, nie pamiętam, kto zaczął ze mną rozmowę na temat swojej pozycji finansów od tego, że jego kielich się przelewa. Wszyscy zaczynają od okoliczności. Dlatego chcę, żebyśmy dzisiaj o tym porozmawiali, jak żyć, aby to się nie stało w ogóle no takim pustym sloganem, nie? Martwą literą. Fajną rzeczą, która podnosi nam emocje, jak czytamy w Biblii. Wtedy jest fajnie, ale za chwilę, jak idziemy żyć, to gdzieś to znika. Gdzieś o tym zapominamy, nie? Czyli te słowa muszą się stać częścią naszego życia, częścią nas samych, naszej tożsamości. Zobaczcie, kogo bowiem dotyczą te słowa? Czy Dawid je mówił dlatego, że był ziemskim królem? Nie. Nie mówił dlatego, że on jest ziemskim królem. Wiecie, Dawid żył w Starym Przymierzu. Przed zmartwychwstaniem Chrystusa. Dawid nie był na stałe wypełniony Duchem Świętym. Duch Boży czasem na nim spoczywał. On działał pod jego natchnieniem, ale to było inne przymierze. I był trochę inny układ wtedy, ale Dawid pod chwilą takiego natchnienia jest w stanie zarówno rozpoznać swoją pozycję, jak i prorokować do nas, do ludzi nowego przymierza, tak? Żyjemy w Chrystusie. W ogóle rozważacie sobie czasami takie banalne rzeczy. Słuchajcie, ja będę dzisiaj w ogóle mówił banalne rzeczy. Takie banalne. Rozważacie to, że żyjecie w Chrystusie. Są takie słowa. W Nim się poruszamy, w Nim żyjemy. Co to w ogóle oznacza dla nas? Co to dla ciebie oznacza indywidualnie? W Nim żyjesz. W Nim się poruszasz. Albo jak głęboko zanurzasz się w tym, że jesteś z Nim zjednoczony? Jak głęboko? Wiecie, no, nie ma takiej, my wiemy, że nie ma takiej fizycznej możliwości, abyśmy żyli poza Chrystusem. My to wiemy, jak pada to pytanie. My to wiemy, że jesteśmy zjednoczeni, tylko na poziomie przeżywania jakoś czasami to ginie. I teraz jest jedna prosta po prostu rzecz. Dlaczego dla tak wielu osób to słowo kielich twój przelewa się jest martwą literą? Dlaczego? Dlatego, że w to nie wierzą. I czas przestać się pieścić, jeśli chodzi o pewne rzeczy i mówić, że wierzymy dlatego, bo wypada wierzyć, bo jesteśmy Kościołem, tylko trzeba stanąć w tym miejscu tak naprawdę, żeby określić, czy ja jestem tego pewien. Czy ja się spodziewam w moim życiu tego, co ja mówię. Czy to mnie w ogóle wypełnia moją świadomość? Czy to wypełnia moją głowę? Czy ja wierzę w te proste słowa, tak?
Ludzie nie wierzą w tą obietnicę. Nie zżyli się z nią. Wiecie, ja mówiłem wam jakiś czas temu, że jak czytam Biblię, to szukam w niej obietnic Bożych, zasad, dowiaduję się prawdy o sobie, bo analizuję Chrystusa, analizuję swojego Pana i swojego Mistrza, dowiaduję się prawdy o sobie. I teraz wam powiem, że... Ale nawet dzisiaj jechaliśmy samochodem, chwilę tam się przewinął taki temat. Wiecie, ile czasu pamiętam plagi egipskie, jakie one były po kolei? Mniej więcej 3 dni, jak przeczytam ten fragment. Po 3 dniach mi to nie jest potrzebne. Jak do czegoś mi będzie potrzebne, to ja to użyję, ale ja nie żyję tym słowem, bo nie, jest jakby inna kategoria. Kielich mój przelewa się, a która po kolei była plaga egipska. Wielu ludzi by mnie zagięło, bo oni kują to na blachę, nie? Bo ich na teologii tego nauczyli. Ktoś zapyta z partyzanta, powie, wymień 12 plag egipskich, to się przy trzeciej zatnę. No taka jest prawda, no. Bo to nie jest im potrzebne, ale jak będzie mi to potrzebne, to wiem, gdzie tego szukać. Ale czym innym żyję? Znam obietnicę, analizuję swoją pozycję i takie słowo, kielich twój przelewa się, które ma wpływ na wiele rzeczy, na to, co my w życiu zrobimy, to ono jest zupełnie jakby innej, ono jest zupełnie innej kategorii, nie? Zobaczcie, Artur ostatnio nauczał o sercu, nie? I teraz, kiedy mówię te słowa, kielich twój przelewa się, nie? Co masz w sercu? Jak to konfrontujesz to słowo teraz z tym, co masz w twoim sercu? Nie odpowiada nikt do mnie. Tak naprawdę odpowiadasz dla siebie. Czy tak naprawdę jest tak. Mówisz o pięknej oczywistości, która żyje we mnie w ogóle cały czas. Czy mówi, a ten znowu gada o jakichś tam rzeczach, bo ja doświadczam czegoś zupełnie innego. Co jest w tym sercu? Czy to serce jest tym wypełnione? Kielich mój przelewa się. Wiecie, bo to jest ważne. Informacja o 12 plagach egipskich po kolei nie zapuściła w moim sercu korzenia. Naprawdę. Całe szczęście. Ale informacja, że kielich mój przelewa się, zakorzeniła się. Zakorzeniła się. Na początku jak z ziarenkiem, wiecie, trzeba to podlewać. Trzeba o to dbać. Korzeń jest malutki, jest słabiutki, jest lichutki. Musisz się na tym skoncentrować. To musi być istotne. Nie? Ale chodzi o to, żeby w tym sercu te informacje, te, które są kluczowe dla nas. Ja wam pokazuję też taki sposób, jak ja przynajmniej funkcjonuję. Jak ja sobie podchodzę do słowa. Mówiliśmy o tym jakiś czas temu, tak, że trzeba odpowiednio sobie kategoryzować te informacje też, które do nas trafiają. Ale zasady Boże, obietnice Boże, informacje o nas, to są kluczowe rzeczy, które one muszą mieć korzeń. One muszą być fundamentem naszego funkcjonowania. I teraz zobaczcie, bo mówię o tym dlatego, ręka w górę, jeśli jest ktokolwiek tutaj, kto nigdy po swoim nawróceniu nawet chwilowych, przejściowych trudności finansowych nie doświadczył, jakokolwiek, że coś był przeciwny. Ja też doświadczyłem. I teraz chodzi o to, że w takiej sytuacji każdy człowiek musi sobie odpowiedzieć. Ale co jest pierwsze? Ale co jest większe? Co jest większe? Czy kielich mój przelewa się? Czy jednak cały czas widzę jakieś niepowodzenia, porażki, czy nawet przejściowe, wiecie, drobnostki. Teraz jak to mamy poukładane, nie? Czy rzeczywiście słowo jest pierwsze niż doświadczenie, nie? Wiecie, i w zdecydowanej większości osób, jeśli chodzi o serce, przynajmniej z tych, którymi rozmawiam i które mają z tym problem, to jednak pierwsze jest doświadczenie. Doświadczenie zapuściło korzeń. Pielęgnują informacje o porażkach w swoim życiu. I możemy śpiewać, że śmierć została pokonana. Jezus poniósł za nas śmierć. Ale porażka ma korzeń. Spodziewam się porażki, bo ponosiłem kiedyś porażki. To ma korzeń. A to nie może mieć korzenia. Tego nie ma prawa być. Bo jest albo jedno, albo drugie. Nie może, nie da się tego rozdwoić. Dla przykładu. Zobacz, na przykład.
zakładałaś, czy zakładałeś jakiś nowy biznes. Zrobiłaś, czy zrobiłeś coś swoim wewnętrznym przekonaniem, odważny jakiś krok wiary, na tyle też, na ile rozumiałaś, czy rozumiałeś. I teraz zrobiłeś ten ruch i zaczęły się strzały. Z każdej strony. Tak, o, z lewej, z prawej, z dołu, z góry, od środka i jeszcze tam z tyłu, jak się, powiedzmy, nikt tego nie spodziewał, nie? I teraz zobaczcie. Stary ty kiedyś, nienarodzony z Bożego Ducha, większość mędrców tego świata powiedział, koniec, wtopiłeś, w ogóle uciekaj. Śmierć, zginąłeś, w ogóle masakra. Tak dobrze było w starym, wiecie, teraz możemy znowu iść w te cztery drogi, jak człowiek będzie dalej z tego postępował. Ale co ty wtedy myślisz? Chodzi o to, czy ty widzisz przede wszystkim jakąś okoliczność, która wyrasta teraz na Boga? Czy widzisz to, że twój kielich się przelewa? To jest bardzo ważne. Słuchajcie, ja się wam dzielę swoim sposobem przeżywania. Możecie stwierdzić, że banalne słowo. Ale uważam, że to słowo nie jest banalne. Bo gdybyśmy realnie mieli przed oczami ten kielich, który się przelewa, zupełnie inaczej wyglądałoby nasze życie, nie? A ludzie to, że po ludzku nie widzą jeszcze jakiegoś rozwiązania, powodują, że od razu się zaczynają też, wiecie, wycofywać, panikować. I każdy tak naprawdę ma dwie drogi. Możesz widzieć ten kielich, możesz być spokojny, możesz go mieć przed oczami i widzieć, jaki on jest piękny. Ale chcę wam pokazać jedną rzecz. Wiele ludzi mówi, że wierzą dopiero do tego momentu, gdzie tak naprawdę nie było miejsca sprawdzam. Gdzie płyną z nurtem. Okoliczności, coś zaczynają, okoliczności są ok i mówią, ja wierzę. No dobrze, robisz, działasz, wierzysz, amen. No ale teraz, co zmieniły z punktu widzenia wiary, która przypominam jest pewnością tego, czego się spodziewamy, co zmieniła ta przejściowa okoliczność? Co ona zmieniła? To dopiero tutaj realnie wychodzi, czy my wierzymy, czy my nie wierzymy. Czy my się pieścimy za sobą? Albo próbujemy sami siebie okłamywać, tak? Ja w ten sposób, tak jak wam mówię, kształtowałem swój charakter i uczyłem moją duszę wierzyć. Uczyłem mój umysł, aby wierzył w to słowo, bo doświadczałem też bardzo różnych sytuacji. Ale chcę pójść dalej o krok. Idźmy dalej. Pomyliłeś się albo pomyliłaś. Już to nazwijmy, dobrze. Jakaś tam była pomyłka, nie? I teraz bardzo ważne pytanie, chcę, żeby każdy w swoim sercu odpowiedział. Czy myślisz, że skoro się pomyliłeś, to twój kielich się nie przelewa? To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo diabeł trzyma ludzi w strachu, w lęku przed tym, że się pomylą. Jakby cały czas to przymierze próbuje wykręcić, a ludzki umysł przez to, że przez lata funkcjonował w ten sposób, on jest na to podatny. Jak się pomylę, to mój kielich się nie przelewa, ale spokojnie. Rozważmy to. Czy zatem zbawienie w postaci przelewającego się kielicha jest z uczynków czy z łaski przez wiarę? Bo to jest bardzo ważne. Tak? Bo ktoś może... Wielu ludzi tak funkcjonuje. Okej, mam taką teologię, czyli ja do nieba poszedłem z łaski przez wiarę, nie z uczynków, ale mój przelewający się kielich to mam przez moje uczynki, a tu się pomyliłem, więc nie zasługuję na niego. On jest pusty. To jest nieprawdziwe, to jest za szybką, to jest jakaś teologia. To jak z tym zbawieniem jest? Jak z tym zmartwychwstaniem, naszym nowym narodzeniem, jak z tą wymianą krzyżową, jak z tym wszystkim, co zapewnił nam Chrystus? Z uczynków czy z łaski przez wiarę? To jest ważne pytanie. Ważne pytanie. Pomyliłem się.
Przelewający się kielich mamy z urodzenia, a nie z uczynków. Królami jesteśmy z urodzenia, a nie z uczynków. Synami jesteśmy z urodzenia, a nie z uczynków. To się wydaje drobiazg. Rozważ to, zjedz tą część, zjedz to słowo. Ono ci całkowicie zmieni twoją perspektywę. Zmieni ci perspektywę okoliczności. Tego, co przez lata było wpajane do głów i co zapuściło korzeń i jeszcze ma korzeń w swoim sercu też. Ten lęk przed tym, jak się pomylę. Wiecie, musimy naprawdę rozważać przymierze. My naprawdę musimy rozważać to, kim my jesteśmy, gdzie my jesteśmy i co my mamy. My musimy to widzieć. Musimy to widzieć, wiecie. I tak powiedziałem, problemem jest niewiara, niedowiarstwo. Ilekroć ludzie mi opowiadają o tym, że doświadczają trudnych okoliczności w jakichś sprawach finansowych. I ja mówię, czy wierzysz, że twój kielich się przelewa? Jest takie spojrzenie w ogóle, jakbyśmy z innej planety byli. Bo te myśli są z innej planety. One są, mają zupełnie inne źródło. Z czego innego wyrastają. Coraz więcej ludzi mnie generalnie w szeroko rozumianym kościele nie lubi, bo ja tak rozmawiam. Ludzie nagle przestają wierzyć, że ich kielich się przelewa. Nawet jeśli, wiecie, nawet jeśli ludzie proklamują, że żyjemy, nie żyjemy w oglądaniu, że my żyjemy w wierze, to praktyka później jest zupełnie inna. Wiecie, bo oni nie zjedli tego słowa. Nie zjedli tej obietnicy. Coś wam teraz pokażę. I teraz, jak ty czymś żyjesz, jeśli żyjesz tym słowem, jeśli je przeżywasz, przeżywasz swój kielich, znasz to słowo, to ty wiesz, jak twój kielich wygląda. Kielich, z którego płyną wszystkie błogosławieństwa. Czy to jest taki kielich w twoim życiu? W ogóle czy zaskakuje cię pytanie o ten kielich? Jak cię pytam, czy znasz swój kielich, jesteś zaskoczony? Czy oglądasz przed swoimi oczami? Czy oglądasz swojej wyobraźni? Czy tutaj to wszystko? Wiecie, bo taką wyporność dla wielu ludzi ma ten kielich. Panie, żeby w tym miesiącu na 2400 na czynsz nie brakło. Na 2400, Boże mój, jesteś wielki. Taki kielich. Bóg przygotował. 30, 50, ile tu jest? Nie wiem. Lata już nie piję. 50 chyba. Może taki kielich. Słuchaj, tu już wejdzie trochę więcej. Tu już wejdzie trochę więcej, nie? Taki kielich. Kielich życia, tak? Kielich życia, twój. Kielich błogosławieństw, sukcesów w twoim życiu. Tego, co ci Jezus zapewnił. Taki jest? Nie wiem, pytam cię. Ja znam swój kielich, zaraz wam o tym powiem. A może jest taki? Może jest taki kielich. Posłuchaj, to może się wydawać śmieszne. Jak sobie go wyobrażasz, tak wierzysz i tak masz. Inaczej to są właśnie slogany. Ty musisz wiedzieć. Ja nie mam takiego kielicha, nie mogę wam pokazać, ale ja od lat znam swój kielich. Ja go widzę. Ja widzę jego żłobienia, ja widzę jego kolory, ja go przeżywam, rozumiesz? Bo w wielu sytuacjach w życiu, jak próbuje mi okoliczność, czy moja dusza mówi cokolwiek indziej, staje mi to słowo, wielki kielich, który się przelewa. Zaraz o tym powiem. On się przelewa. Ja go widzę. My to musimy widzieć, bo inaczej to jest, wiecie, to religia jest. Kielich mój przelewa się, o, powiedziałem dzisiaj to. Za chwilę powiem coś innego, beknę sobie coś tam, powiem, o. Kielich. Mój kielich, do czego się odwołujesz? Diabeł ci próbuje coś powiedzieć? To jest mój kielich. To jest mój kielich. A nie to,
Gdzie to jest to, Gówienko? Jest różnica? Jest różnica? Czy jest różnica? A wszystko tak naprawdę chodzi o nasze głowy. O nasze głowy. Taki kielich czy taki kielich. Ograniczenie jest tylko w nas. Czego się spodziewasz? Jaki kielich oglądasz? Jeśli nigdy sobie nie zadawałeś tego pytania, jak wygląda twój kielich, to jak ty masz wierzyć, że on się przelewa? Przecież to jest abstrakcja. To jest abstrakcyjna wiedza. My z wszystkim mamy tak wiedzieć. Jak masz jakąkolwiek obietnicę, ty masz ją zjeść. Masz ją zjeść. Masz się w niej przejrzeć, masz ją żyć. W ogóle przetrawić całą. Czujesz, że do każdego narządu ci jakaś część tej informacji. Do oczu, do uszu, do wątroby. Tu jest wątroba. Do nerek. Wszędzie ona ma trafić. A nie hasełka biblijne. I teraz wiecie, jak ktokolwiek sobie uświadamia, że rzeczywiście jest tym problem, że widzę okoliczności. Okoliczności są pierwsze. No to trzeba pokutować, po prostu. Bo to nie z uczynków, tak jak powiedziałem, nie z uczynków. Nie z uczynków. Nie z uczynków mamy ten kielich. Nie z uczynków. Musimy wracać do przeżywania miejsca naszego dziedzictwa, nie? Bo najpierw jest słowo, a potem jest doświadczenie. I najpierw jest wiara, a potem jest doświadczenie. Pamiętajcie to. Najpierw jest nasza wiara. Najpierw jest nasza wiara. I teraz chodzi więc cały czas o twoją mentalność. O twój sposób myślenia. Kim ty jesteś w sercu swoim? Kim ty jesteś? Bo tak jak się postrzegasz, taki tak kielich widzisz, jeśli go w ogóle widzisz. Czy ty jesteś w ogóle bogaczem, czy ty jesteś biedakiem? Pytanie tendencyjne. Gdybym teraz zapytał, większość z was wiedziałaby, że trzeba odpowiedzieć, teologicznie trzeba odpowiedzieć w Kościele Mocy, że jestem bogaczem. Ale chodzi mi o to, jak masz wtorek, środę, jakieś trudne sytuacje, cokolwiek. Jaką ty masz mentalność? Jak ty w ogóle zaczynasz dzień? Jak ty idziesz? Jak ty idziesz na konfrontację? Jak ty idziesz na jakiekolwiek spotkania? Jak ty idziesz na wyzwania? Czy ty idziesz jako bogacz, czy ty idziesz jako biedak? Co jest tu? Co zapuściło korzeń? Czy jesteś w sercu zaspokojony, czy ciągle gonisz króliczka? Można gonić króliczka. Cały czas. Serce jest pierwsze, zwróćcie uwagę. To z obfitości serca mówią usta, tak? I podejmujemy decyzję, tak jak mamy w sercu to poukładane. I teraz każdy musi zobaczyć, czy przypadkiem w sprawach finansowych i zaopatrzenia nie ma ciasnoty w jego sercu, nie? I zwróćcie uwagę, że to w ogóle z biedakiem to, już to nieraz było mówione, biedaka nie definiuje to, ile ma kasy. W ogóle. To chodzi o mental. Ja sobie uświadomiłem na przykład, że ja po studiach, jak bardzo mi zależało, żeby osiągnąć sukces, to moją główną motywacją był lęk przed biedą. Bieda, która ścigała mnie z dzieciństwa i ta świadomość powodowała, że po prostu chcesz zakrzyczeć to. Ale to nie jest konfrontacja z lękiem biedy. Więc mi to kiedyś Duch Święty pokazał, jak analizowałem sobie Salomona. Zobaczcie, on bogactwem i mądrością przewyższał wszystkich królów ziemi. Nie? I bogactwem i mądrością. Ale jeśli chodzi o jego upadek, to widać, że on był niezaspokojony tym. On miał niezaspokojone serce. I zobaczcie, i jak ciągle gonił tego króliczka, szukał stymulacji. Szukał wrażeń poza tym, kim był i poza tym, co miał. Możemy mówić, że wszystko te kobiety winne i tak dalej, że tam nie. One się przyczyniły w jakimś stopniu. Ale Salomon mądrością i bogactwem przewyższał wszystkich ludzi. Ale jednak, wiecie, czegoś tam brakowało.
Jak myślimy o Salomonie, to widzimy tylko ten jego przepych, jego rozmach, nie? I to jest teraz bardzo ważne. Jeśli nie wystarcza ci to, kim jesteś? Jaka jest twoja pozycja w Chrystusie? Jeśli tego nie przeżywasz, jeśli tym nie żyjesz, jeśli tego nie analizujesz, nie oglądasz tego z perspektywy obietnic i wiary w te obietnice, nie przeglądasz w tym siebie, tak? Oraz nie wystarcza ci to, co masz w zakresie twojego dziedzictwa, to będziesz szukał gdzie indziej wrażeń, poza prawdą. Będziesz ich szukać. I masa ludzi tak robi. Nie nurkują w tym, kim są i co mają. Tylko trochę idą jak Salomon. Do jakichś innych świątynek. Jak byśmy ich nie nazwali teraz? Nie chcę wchodzić w ten wątek, bo to jest wątek poboczny. Ale jest istotne, żeby sobie to uświadomić. Pamiętajcie, temu, kto ma, będzie dodane i to ten obfitować będzie. Ten, kto ma. Czyli wracając do jakby mojego poselstwa, każdy z nas musi mieć świadomość przelewającego się kielicha. Musimy mieć tą świadomość. My musimy mieć to na stałe wyrysowane przed naszymi oczami. Musisz przeżywać ten swój kielich. Musisz go przeżywać. Musisz go widzieć. Musisz go znać. Musisz się z nim zaprzyjaźnić. To jest poselstwo, więc ja ukierunkowuję, ale to jest spójne z całą nauką. Ja dzisiaj kładę to, bo to jest jeden z fragmentów, który jest istotny. Mój kielich. Mój. Trzeba wystąpić w końcu przeciwko, wiecie, duchowi biedy, który w parze z lękiem próbuje terroryzować umysł. Więc pierwszy etap dochodzenia do przeżywania obfitości to jest zmiana myślenia. Zmiana swojej mentalności. Mi dzisiaj na tym zależy. To jest taki główny kierunek. Wiecie, to żadne nowe informacje. Kto nie czytał Psalmu 23? No może ktoś, kto jest krótko nowonarodzony. No każdy przeczytał. To są takie popularne rzeczy. No kielich mój przelewa się. Ale zderzmy to z nami. Zderzmy to z naszym życiem. W ogóle, co to znaczy? Czy się zastanawiałeś kiedyś? Jeśli przeżywasz to słowo, to się na pewno zastanawiałeś. Czy zastanawiałaś? Co to znaczy, że kielich twój się przelewa? Co to znaczy, że on się przelewa? To jest bardzo ważne. On się przelewa przez swoje ścianki. Nie chciałem tu lać dzisiaj wody. Chociaż w sumie mogłem. On nie jest zapełniony tyle. On nie jest zapełniony tyle. On nie jest też zapełniony dotąd. O, taki kubas ze 4 litry to mi starczy, nie? Tu nie jest napisane, że on jest wypełniony po brzegi. Nie wiem, czy wy to rozumiecie. On nie jest wypełniony po brzegi. On się przelewa. Non-stop. Non-stop. Non-stop z niego się wylewa. Zdajesz sobie sprawę, jak zacząłem to rozważać, diabeł próbował mnie wkręcić. Zacząłem pokazywać mój kielich, ale pokazywać od środka. I wszędzie taka świadomość. Ja go nie widzę od środka, bo on się cały czas przelewa. Ja go widzę tylko z zewnątrz. I od razu przekierowałem swoją wajchę w głowie. Znaczy, patrzę, mówię, nie, nie chodzi o to, żebym ja znał i obserwował. Halo, jest tu jakieś echo? Echo grało, echo. Nie. On się cały czas przelewa. To jest, wiecie, to są z pozoru takie banalne rzeczy, nie? Skoro on się przelewa, to znaczy, że jest nieustająco napełniany nadmiarowo. Nadmiarowo. Ponad miarę. Ponad jakąkolwiek twoją i moją potrzebę. On jest cały czas napełniany. Cały czas. On się cały czas przelewa. On się nie zatrzymuje. On się przelewa. To jest twoje dziedzictwo. To jest twój kielich, który jest niewyczerpany. Nie ma takiego czegoś, że o 24 nagle pyk, odcięcie zapłonu i stanęło na tym poziomie. Cały czas się z niego leje. Leje się do twojego życia. Takie przymierze zawarł z tobą Pan. Teraz pytanie, czy to widzisz? Czy to oglądasz? Bo ja ci proszę, żebyś zaczął, czy zaczęła to oglądać. Bo pierwsze jest nasze nastawienie. Pierwsze jest nasze podejście do tego tematu. Przelewa się, tak powiedziałem, oznacza nadmiar, ponad potrzebę, nawet ponad pragnienia, bo nadmiar
jest związany z obfitością. A obfitość to jest stan, który dąży do nieskończoności. Do nieskończoności. I teraz zobaczcie. Bo musimy to w końcu zobaczyć. Nadmiar, po ludzku teraz mówię, to jest za dużo. Bo to musimy nazwać to. Po ludzku Bóg dał nam za dużo. Za dużą ilość nam dał, nie za mało. Zleć to z głową. Za mało. Braknie. Brakuje. Może nie. Nie wiem. Kurczę. Dam radę. Za dużo. Przelewa się twój kielich. Non-stop. Jest napełniany nadmiarowo. Nadmiarowo. Z niego się przelewa. Masz za dużo. Masz więcej niż potrzebujesz. Masz więcej niż pragniesz. Zobacz. W słowie przelewa się. Tak zejdę teraz piętro niżej. W ogóle nie ma miejsca na jakikolwiek brak. Jakikolwiek. Jakiekolwiek poczucie braku. W ogóle tu nie ma na to miejsca. Jeśli prawidłowo oglądasz takie słowo, jeśli prawidłowo się w tym przeglądasz, nie ma miejsca na brak. I teraz chcę, żebyście zaczęli jeszcze jedną rzecz. Ja się modliłem też o to w czwartek wtedy. Czy rozumiecie, że jest coś takiego, jak święte marnotrawstwo? To jest bardzo ważne. Bardzo ważna rzecz. Z perspektywy obfitości, w ogóle z Bożej perspektywy, nie istnieje coś takiego, musisz to zobaczyć. Nie istnieje coś takiego, jak szkoda tego, co się przelało i zmarnowało. To jest kontra całemu systemowi biedy i dziadostwa, w jakim wszyscy wzrastaliśmy. Jeśli masz taką myśl, to ja to uratuję, co się przelało i jakoś dobrze spożytkuję, to jest grzech. Ja jak byłem mały i rodzice pojechali na Śląsku, kupili mi piłkę, biodronówkę, to dali mi tą piłkę. Wszedłem z tą piłkę na boisko. Mieliśmy boisko betonowe z tyłu. I zanim wyszedłem, powiedzieli, tylko nie graj piłką na betonie, bo się zedrze. Rozumiecie? Wyszedłem z biodronówką. Za blokiem zleciało się 20 chłopaków. W ogóle, o, w piłkę pogramy. A ja mówię, nie gramy, bo się zedrze. Starsi byli ode mnie, popukali się, kretyn. Poszli dalej. Raz tam zazdrościli, wiecie, że mam piłkę. Dwa mieli pretekst, żeby się śmiać, nie? I taki mental, nie graj, bo się zedrze. Dobrze, pytanie sprawdzające. Kto z was ma ubrania odświętne? To mam na wesele założę. Na wesele chodzi raz na 10 lat. Ale założę na wesele. To gdzieś tam do kościoła, to jak gdzieś pójdę, bo resztę co? Bo oszczędzam. Bo ja oszczędzam. Oszczędzam rzeczy. Nie? My tak byliśmy kształtowani. I teraz, wiecie, bo my musimy zgwałcić swój umysł w tym, że to się przelewa i to jest, wiesz, że to się wylewa, a to może ja to zbiorę, nie wiem, coś dobrego zrobię, to ja na fundację przeznaczę, cokolwiek, coś zrobię, nie? Nie. To się ma przelewać. To jest powołane do tego, żeby się przelewało. Jeśli ty się boisz o to, zobacz, jaki to jest mechanizm. Jeśli ty się boisz o to, co się stanie z tym, co się przelało, to znaczy, że ty w praktyce nie wierzysz w to, że nieustająco twój kielich się przelewa. Ty się spodziewasz, że to się skończy, że będzie jakiś brak i teraz trzeba na trudne czasy zagospodarować to, co jest. Bo skoro się przelewa cały czas i jest w nadmiarze, to na nic ci nie braknie. Ale mentalność biedy, mentalność dziada mówi, zbiorę to, bo może się skończyć. Może pan kurek zakręci. Mówimy, okej, ale zawarł z nami przymierze wieczne, ale może zakręcić kurek. Przymierze wieczne. A jak zakręci? No nie zakręci. A jak się pomylę? Wróć, mówiłem. Zbawienie nie jest z uczynków. My się bardzo pchamy. Mam wrażenie w ogóle, ostatnio często jak z ludźmi rozmawiam, my się tak pchamy w stare przymierze. Ja myślałem, jak powiedzieliśmy do Kenii za pierwszym razem, że to jest w ogóle, że to przede wszystkim ich dotyczy, nie? Że oni żyją starym przymierzem, głoszą ze starego przymierza i w to wszystko jeszcze jakoś tam Chrystusa wplatają, nie? Jakoś próbują to tak pokombinować, czekając, że Mesjasz przyjdzie, ale my robimy to samo. Mówię teraz o szeroko rozumianym kościele zachodniej cywilizacji, nazwijmy to.
robimy to samo. Stare przymierze. Stare przymierze. Będę się starał. Będę zasługiwał tutaj. Tak, tak, Pan jest Panem łaski. Alleluja, amen. A jak zakręci, to jak, wiesz, bo jak tu się będzie wylewało, to ja miseczkę podłożę, nie? Miseczkę, to się tam uratuje troszeczkę, to zrobimy coś z tym porządnego. I musimy to uznać za grzech. Musimy to uznać za grzech, kochani. To jest bardzo ważne, bo to jest święte marnotrawstwo. A wszystko przeciwne to jest lęk i niewiara. Lęk i niewiara. Bo jeśli my jesteśmy pewni, ja chcę, żeby to wybrzmiało. Jeśli jesteś pewny, że on nadmiarowo, on się przelewa, to się z niego wylewa, jesteś pewny swojej pozycji, to w ogóle, co cię to obchodzi, że się przelewa? Co cię to obchodzi? Wiecie, to często się wydaje właśnie, zobaczcie, bo to się wydaje szlachetne. A to ja podłożę ten garnuszek, moja babcia tak robiła, nic się nie marnowało, moja mama tak robiła, nic się nie marnowało, to ja podłożę garnuszek i to wszystko, co tutaj będzie ciekło gdzieś tam w ziemię, na podłogę, ja nie wiem, to takie szlachetne, to dobre, ja mam dobre intencje, ja to komuś dam. Mówię, ale fajnie, taki no, zorganizowany, niewierzący człowiek. Niewierzący człowiek. Zobaczcie, przecież to Bóg powiedział, że ten kielich jest tak pełny i tak ciągle nasycany, że się przelewa. Już to On powiedział. Prorokował przez Dawida do nas. Żebyśmy przez chwilę w ogóle przystanęli, przestali panikować. Przestali, tutaj to, tu się to dzieje, tu się tam dzieje, tak? Zatrzymaj się, zobacz w spokoju swój kielich, zżyj się z nim, pooglądaj go w ogóle. Bądź z nim blisko. Każdy z nas musi znać swój kielich. Musimy, wiecie, to nie jest kielich z Lombardu. Te też nie są z Lombardu. Po co dostałeś kielich? Czy dostałaś? Aby z niego korzystać. Kiedy? A kiedy chcesz? Czyli zawsze. Kiedy chcesz? To twoja sprawa. Jeszcze raz. Masz go z urodzenia. Z urodzenia. Kielich. Za darmo. Nie za uczynki. I nie dostaliśmy go na tydzień. Na próbę, wiesz. Joanno, masz na tydzień. Przez tydzień kielich będzie się przelewał. Ale, siostro, wiesz. Ty wiesz, nie? Ty wiesz. Wiesz. Jedna wtopa. I dawaj. Zabieram, nie? Wiesz, nie zdajesz egzaminu, Joanna, wiesz. No, amen, amen. Amen. Zła dziewczyna. Wiecie, trochę obśmiewamy, ale zwróćcie uwagę, ile jest takich ukrytych myśli. Ile jest takich ukrytych myśli, że my niby teologicznie wiemy, ale jak przychodzi praktyka życia, przychodzi praktykowanie, to nagle są jakby to... No nie ma zbudowanej tej wiary. Nie ma zbudowanej tej wiary. Jeśli nie ma zbudowanej wiary, jeśli nie widzisz tego kielicha, który się przelewa pierwsze, to siłą rzeczy wchodzisz w ten nurt doświadczeń. Wchodzisz to, zaczynasz z tym płynąć, zaczynasz to przeżywać, nadajesz temu, nadamasz tego ranga. Tego kielicha ci nikt nie zabierze. Pan ci go też nie zabierze. Nawet jak będziesz niegrzeczny, pamiętaj, Joanna. Nawet, słuchajcie, nie zabierze, bo dał z urodzenia. Przymierze takie z nami zawarł. A teraz... Cały czas nasz ziemski sposób myślenia taki, który w naszej duszy, jeśli nie jest jeszcze wykorzeniony, no to jest kompletnie sprzeczne, jak i cała łaska, jakby ze sposobem wychowania nas, funkcjonowania, myślenia, z tym, co nas z każdej strony otacza. Bo te myśli, które powodują właśnie tego rodzaju myślenie, czy tego rodzaju wnioski, to one cały czas fruwają. One cały czas fruwają gdzieś tutaj dookoła. I teraz... Diabeł też ci go nie może zabrać, tego kielicha. Nie może. Ale może próbować powiedzieć ci, że nie masz tego kielicha, albo że twój kielich jest pusty. No wiesz tam. Ten to widzisz, ma taką służbę. Jego to może się przelewa, ale ty siedzisz w grzechu. Zobacz, jakie ty masz myśli. Nawet dno nie jest zapełnione.
Z czym do ludzi? Z czym do ludzi, kurczaczku? Znacie ten głos, bo on się różnie przebiera, ale mniej więcej w taki sposób próbuje mówić. Dlatego jak ty będziesz zżyty ze swoim kielichem, jak ty go masz przed oczami, jak ty nim żyjesz, jak ty wiesz, że on jest, że on się przelewa w ogóle, to ty go nie zgubisz. No jak go zgubisz? Nie zapomnisz też o nim. Nie zapomnisz, bo jest blisko. Zobaczcie, w Ewangelii Jana 10:10 Jezus mówi, złodziej przychodzi po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i obfitowały. I zwróćcie uwagę, jak działa standardowa grupa chrześcijan podchodzi. Życie, tak? Jezus, dawca życia. Ja przyszedłem po to, aby po pierwsze miały życie, dwa, aby obfitowały. Boży plan do naszego życia. My mamy obfitować. Nie, to ja dobrze, to ja wywiadowałem, jestem żywy, byłem martwy, jestem żywy. I mi to wystarczy. Ale w Ewangelii Jana 10:10 są tam dwa punkty. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i aby obfitowały. I nie możemy tego gumką wymazać. Znaczy możemy. Ale nie o to chodzi, żebyśmy to wymazywali. Bo to tam jest. Masz obfitować w każdej dziedzinie życia. W każdej. Jak w każdej, to i finansowej. Bo dzisiaj się tego trzymam. I teraz to ludzkie definiowanie obfitości to jest ten taki mechanizm. Ktoś zarabia 3000. Obfitość dla mnie 10 tysięcy. Wydaje mu się z perspektywy 3000, że to jest w ogóle nagle American Dream. Jak jest w miejscu ktoś 10 tysięcy, to mówi, to obfitość będzie miał 30 tysięcy. Jak jest w miejscu 30 tysięcy, to mówi, to obfitość będzie, jak będę miał 100 tysięcy. I z jednej strony my żyjemy z wiary w wiarę i żyjemy odcinkowo, więc my tak wzrastamy. Ale mi cały czas dzisiaj chodzi o mentalność. Mi chodzi o to, że nie chodzi tylko i wyłącznie w chrześcijaństwie o zaspokajanie potrzeb. Wiecie o tym. Bo to w większości się tak, będę Bóg obfitości, to, to mi nie braknie. Przy trzech koła mi brakuje, to jak będę miał 10 tysięcy, to mi nie braknie. Mam Boga obfitości i to mi wystarczy. I teraz ludzie w tym kielichu sami nadają pewien limit. Nadają pewien limit. Dobrze, tu było powiedzmy 3 tysiące, tu jest 10 tysięcy, tak? Mi to wystarczy. Ja nie muszę więcej, już mi starczy na opłatę, starczy mi na ratę za samochód, tak? Pójdę sobie raz w tygodniu zjeść coś na mieście generalnie, tak? I po ewangelizacji też, jak pójdziemy gdzieś, to kasy starcza. Nie, mi to wystarczy. Mi to wystarczy. Obfitość to nie jest stan zaspokojenia braku. Obfitość to nie jest też stan realizacji jakiegoś pojedynczego pragnienia. Nie. Tak jak powiedzieliśmy, obfitość, ona podąża za naszym rozwojem w wierze i dąży do nieskończoności. I tylko my ją możemy zatrzymać. Tylko my możemy ją zatrzymać, że a po co mi więcej? Braki mam zaspokojone. Przecież tu jest i tak więcej niż tu, więc halleluja. Halleluja. To jest subtelny grzeszek. Subtelny grzeszek, że Pan mówi, że ten kielich twój się przelewa, ale to jest subtelnie, że mam tylko tyle. Przecież mam więcej niż tam. Mam więcej. Ale Pan powiedział, kielich twój przelewa się. A Jezus przyszedł, abyś owieczko obfitowała. Obfitość zatem kroczy z wiary w wiarę, ale się nigdy nie zatrzymuje. I ona zawsze przekracza naszą teraźniejszą i przyszłą potrzebę. Wiecie, i to jest... Jak więc żyć? Po pierwsze, my musimy wyeliminować tą mentalność biedaka, tą mentalność tego dziada. To właśnie nie granie piłką na betonie, bo się zedrze.
oszczędzanie ubrań do trumny? No, na logikę. Na logikę. Bo to wiecie, to tego dzisiaj nie założę, bo to jest odświętne. A nie świętujesz dzisiaj zmartwychwstania Pańskiego i swojego nowego narodzenia? Odświętne to jest. Wiecie, co za tym stoi, nie? Nie, bo się zużyję, to nie będę mieć pieniędzy, żeby kupić nowe. To wszystko to są myśli niewiary. To są wszystko lękowe myśli, które nie mają nic wspólnego z tym, że kielich mój przelewa się. Bo jakbym wierzył, że kielich mój przelewa się, to by każdy zakładał tylko najcenniejsze rzeczy, które ma. Przecież mu nie braknie. No nieustająco się przelewa. Sama myśl to jest odświętne. Jest aktem niedowiarstwa podszyta lękiem. A żadna mądrość, żadna gospodarność. Żadna. Więc po pierwsze eliminujemy tą mentalność. Po drugie, my musimy ten nasz kielich znać. Oglądać go. I wierzyć, że on się nieustająco przelewa. Że jego stan jest nadmiarowy. I po trzecie, to jest to, co też wspominał dzisiaj Artur. Musimy zrozumieć, że mamy być w tym wszystkim naczyniami przepływu. Bo jeśli płynie przez twoje życie 5 milionów i powiesz z tej perspektywy, co teraz mówię, i powiesz, to mi wystarczy, to zgrzeszysz. Zgrzeszysz. Obfitość dąży do nieskończoności. Żyje z wiary w wiarę. Kielich twój przelewa się, więc wiesz, co jest problemem 5 milionów? Twoja głowa. Twoja głowa, która pokryła twoje lęki. Jak mam 5 milionów, to już się nie boję. Ale za 10 zrobisz więcej dla królestwa. Jeśli nawet nie to osobiście, to uruchomisz inne rzeczy. Uruchomisz inne biegi. Twoje pieniądze zrobią robotę. Więc ta mentalność jest grzechem, tak? Zobacz, bo jeśli będziesz patrzył z tej perspektywy, że jesteś narzędziem przepływu, to po pierwsze, nigdy nie ograniczysz Boga w twoim życiu, bo ty będziesz nieustająco otwarty na nowe. Ale łącząc to z tym, że będziesz wewnętrznie zaspokojony i nie będziesz odczuwać presji. Właśnie to się da połączyć w Duchu Świętym. To się da połączyć. Że z jednej strony przeżywasz to, kim jesteś. Przeżywasz swój kielich, widzisz go. Jesteś w ogóle spokojny, żyjesz tym, tak? A z drugiej strony jesteś otwarty na przepływ. Właśnie jesteś tego świadomy. Więc wiesz, co możesz robić. Nie ograniczysz. Nie powiesz sobie, że jak te 5 baniek... Panie, jak mi 5 baniek spadnie, to w ogóle to już w ogóle... Wow. Bo co to jest 5 baniek? Ale dobrze, bo w związku z tym, że takie sumy też mogą brzmieć abstrakcyjnie, więc zejdźmy też niżej. Jeśli zatrzymasz się w swoim życiu na poziomie 30 tysięcy złotych miesięcznie, to też jest grzech. To też jest grzech. Bo ty masz takie myślenie, bo teraz mi już na wszystko wystarczy. Ale tu nie chodzi o nasze potrzeby, o to, że mi wszystko wystarczy, wiecie. To nie o to chodzi w ogóle. Nie o to chodzi. Widzicie, co się dzieje na ulicy, co się dzieje na zewnątrz. Ile rzeczy możemy uruchomić. I teraz ja nie mówię tutaj o chciwości, wiecie, w rozumieniu takim pożądania rzeczy tego świata i branie udziału, wiecie, w wyścigu szczurów. Teraz ja nie o tym mówię. Ja nie mówię, że masz chcieć te 5 baniek, żeby w ogóle konsumpcję u siebie rozkręcać. To już wydaje mi się, że o tym to już nawet nie ma co mówić. Zresztą to w ogóle no, to nie o to chodzi. Ale jest coś takiego, jak święta chciwość. Jest święta chciwość. Bo teraz im więcej masz, tym więcej wydasz na szerzenie królestwa. Ta świadomość. W różnych formułach to wydasz. W różnej formie, ale to wydasz. I teraz, kiedy jesteś świadomy, że twój kielich się przelewa, tak to ty żyjesz tą świadomością. On się cały czas przelewa, nie? Ale pod wpływem, wiecie, trudnych okoliczności część osób postanawia jednak odwracać od niego wzrok. Ale coś wam chcę pokazać jeszcze. Każdemu z nas Bóg dał pragnienia, nie? Mamy pragnienia. Czegoś pragniesz. Tak jak tutaj siedzisz, czegoś pragniesz. I teraz, czy jak rozmawiam z ludźmi też, czasami mam takie wrażenie i tak pytam też, czy ty myślisz,
że Bóg dał ci te pragnienia po to, abyś się nimi oblizywał? Ludzie się spotykają, nie wiem, na grupie domowej, gdzieś tam się spotykają, Bóg dał takie pragnienia, mam takie pragnienia, mam takie pragnienie. Rok, dwa, trzy, cztery, dziesięć. Albo że później będziesz dziadkiem, posadzisz swoje wnuczki, powiesz, wnusiu, chodź tu przy kominku, tutaj powiem ci, dziadziuś to miał takie pragnienia, ale wiesz, nie miał kasy, żeby je zrealizować, ale Pan jest Panem i dał dziadziusiowi takie wielkie pragnienie. Naprawdę? Naprawdę? Naprawdę tak w ogóle myślimy, że dał nam pragnienie? Mówi, oblisz się nim. Nieudaczniku życiowy, popatrz na swoje okoliczności i swoje miejsce. Widzisz? Widzisz? Taki obraz mamy Ojca? Taki obraz Boga mamy? Że dał? Ale po to, żebyś tylko powąchał. Jak pies nasz, który chce czasami kiełbasy i nie dostaje, bo ma swoje jedzenie. Pies się może tylko powąchać, on się może tylko oblizać. Ale nasza rola jest... Nasza jest trochę inna. I teraz zobacz. Połącz to. On ci dał pragnienia. I powiedział, kielich twój przelewa się. Wierz mi. Idź i realizuj te pragnienia. Wierz mi. Co ci mam więcej zrobić? Wszystko, czego potrzebujemy do życia i do pobożności, zostało ci dane. Przecież... Zobaczcie, no przecież naprawdę Bóg nie jest psychopatą, nie? Co, dał mi pragnienia, nie? Ale co? No skoro dał mi pragnienia, to wyposażył mnie, abym je zrealizował. Wyposażył mnie. Część wyposażenia jest nawet w naturalnych zdolnościach, z którymi przechodzimy, a reszta jest w Duchu Świętym. Ale to wszystko jest do realizacji. Dlaczego? Bo On jest początek i koniec. On jest alfa i omega. Pragnienie to jest początek tematu. Pragnienie to jest początek biegu danej rzeczy w tobie. Zaczynasz to rozpoznawać. Twoją rolą jest wierzyć. Twoją i moją rolą wierzyć. I iść. Robić odważne kroki wiary. Ale te pragnienia, które mamy, nie... One nie są po to, żebyśmy sobie o nich naprawdę przy herbatce gadali. Tylko właśnie jednym z warunków do tego, żeby zrozumieć, żeby się w tym odpalić, musisz to rozumieć, że to coś, czy większe coś, nieważne jak ten twój kielich wygląda, to się ciągle przelewa dla ciebie. Nieustająco się przelewa. To musi być pierwsze, co jest zakorzenione w twoim sercu. To musi być głęboko wbite, nie doświadczenia, ale ja mam 60 lat, 40 lat w Chrystusie, 40 lat borykam się z czymś. I co? I co z twoim kielichem? Zobacz go w końcu. Zobacz, co masz w Chrystusie. Zacznij to przeżywać. Wystąp przeciwko wszystkiemu, co jest przeciwne temu. A poczekam, czy się napełni. Na pewno. Bo Pan... Wieczorem pewnie będzie lał. Kiedyś zainspirowała mnie, no to w sumie mogę powiedzieć, czemu nie. Oglądałem kilka lat temu, był program o Artbi. Nie wiem, to w zależności kto, ile z was ma lat, nie wiem, czy kojarzycie Andrzeja Gąsiorowskiego i Bogusława Baksika. Artbi, głośny temat końcówki lat 80. chyba jeszcze, nie? Albo początku 90. Początku 90. Ale pamiętam, tam była taka rzecz, oni nakręcili kilka lat temu, żeby pokazać trochę inną perspektywę tego, z takich 6 odcinków, swoją historię. I pamiętam tego Andrzeja Gąsiorowskiego. Młody człowiek, grupa uwielbienia, jeździł trochę po świecie, w Polsce komuna. I pamiętam, i on przyszedł i tak mówi, lekarzem z wykształcenia był. Mówi, to ja żebym, mam tyle pragnień w sobie, żebym zarobił $1000, on tam wyliczył, to jako ten lekarz w tym szpitalu, przy tych kursach, które wtedy były, mówi, to chyba tam wyliczył, że chyba musi 18 lat pracować, nie? I mówi, to ja idę po więcej. Idę po więcej. A ja tak sobie oglądałem ten program i Duch Święty mówi, zobacz, jak wielu ludzi, dla wielu ludzi mentalność rozumienia w ogóle
tego, co mają w Chrystusie w zakresie jakby finansów, powoduje, że się zatrzymują. I powiedziałem sobie, że nigdy, nigdy. Brak pieniędzy nie zatrzyma mnie w realizacji żadnego pragnienia. Nigdy. To jest ważne, naprawdę, słuchajcie. Bo ja rozumiem te rzeczy, ja je sobie łączę. Pokazuję wam trochę, jak ja to przeżywam. Ja sobie łączę te rzeczy, ja mam pragnienia. Ja poznaję, ja znam mojego ojca, wiecie, każdego dnia poznaję go coraz bardziej, ale na pewno wiem, że on nie jest taką postacią, że on coś mi mówi, coś włożył we mnie przed założeniem świata, a teraz mówi, no i co? I w niebie cię z tego rozliczę, jak sobie nie dałeś rady, baranie, tak? Nie, on mnie wyposażył. Wyposażył mnie. Wyposażył. Jeśli czegoś do tej pory nie widziałem, to ja to muszę znaleźć, ja to muszę wziąć. Ja potrzebuję takiego i takiego narzędzia. Ale ja muszę być zbudowany, znaczy, bo ja muszę iść jak przecinak. Bo okoliczności tu mogą być różne, ale to mnie nie może zatrzymać. Jednym z tych elementów tej pewności musi być świadomość tego kielicha. Bez względu, co ci próbuje mówić ta ziemska rzeczywistość. Musisz widzieć swój kielich, który się przelewa. Musimy to widzieć. Wiecie, i teraz, jak ja sobie to uświadomiłem, to zacząłem też śmielej i odważniej w ogóle działać w życiu. Ja na przykład zobaczyłem, nawet ostatnio z Arturem rozmawialiśmy, mówiłem, że zobaczyłem, że choć mi się wydawało, że ja to nie, że mam pewne ramy, w których się czuję dobrze i bezpiecznie i zawsze mi wychodzi. I ja mogę przeżyć życie na tych ramach, zrozumcie to. Ja mogę je przeżyć. Dojadę sobie do końca, obtrąbię sobie ileś tam sukcesów, sukcesików. Ja je przeżyję, tak? Ale ja nie przeżyję czegoś więcej. Bo im bardziej zaglądam w sobie, to tam widzę pewne rzeczy, których wcześniej sobie nie uświadamiałem. Być może rama, która była w głowie, też powodowała, że ja ich nie byłem w stanie nawet zobaczyć i nazwać. I teraz ja je chcę. Bo jak sobie układam te wszystkie puzelki, jak sobie je łączę, to ja się tego nie boję. Ja się nie boję wyzwania, nie boję się pójść w coś zupełnie innego. Ja się nie boję, że ja tam się potknę, że mi się coś wydarzy. Generalnie wiecie, kielich mój przelewa się i tak dalej, żyjemy obietnicami, żyjemy prawdami, bo wiemy, kim jesteśmy, tak? To jest idziemy, ale to wiecie, dopiero to jest to miejsce, gdzie człowiek jest w stanie sobie zobaczyć, kurczę, to ja taki kozak jestem, ale na gruncie tej mojej ramy. A, zbudowałem sobie właśnie ten mój podeścig i sobie tutaj na nim bryluję, nie? Ale można skoczyć gdzie indziej. I zacząłem widzieć, że pragnienie, żeby tam skakać, jest coraz większe. I ja chcę tam skakać. Ale słuchajcie, żeby właśnie tam skakać, żeby przechodzić, musimy być świadomi takich rzeczy pełni. Naprawdę, ja was po prostu z całego serca zachęcam, żebyście też w ogóle w taki sposób Biblię czytali. I tak jak z tym słowem, oglądaj swój kielich, zżyj się z nim, jak on wygląda. Musisz to widzieć, że on się nieustająco po prostu przelewa, tak? I z tej perspektywy lecimy robić rzeczy. Amen.